Hej. I czemu macie te same bluzy? Co? Czemu macie te same Nie wiem, bluzy? o co. Murzynka biedna, nie ma. Spora, ty zawsze jak jesteś, to jest... Ej, ta jest fajna. Ty jesteś murzynką? Nie, nie jesteś murzynką. Jezu, Na jeden. Na Instagramie jestem. Instagramie jesteś murzynką? Pisz sobie raz już. A w życiu nie? No to dawaj Instagrama. Dobra. A ile masz lat? Ja? 17. No niedługo 17. A, ty się mało lata jesteś. Gdzie to jest? Ej, ty nie nagrywasz teraz, czy nagrywasz? Nie, ja nie nagrywam nigdy. No dobra, jest, jest. Jest? Nie nagrywam. Tylko. Tylko. Murzynkę ty masz na Instagramie, tak, ta? No mówię. Ja myślałem, że ty murzynka jesteś ogólnie, tak. Nie, mulatka. A kto jest z tego, z Afryki? Tata czy mama? Nikt. Wieśniak. Tak wyszło. A wszystkie masz fotki przerobione, Jakie przerabiamy znowu? nie? No przerobione fotki masz wszystkie. Nie. Pokaż. A czemu by ci tacie komentarze? Nie mogę. Co? Czekaj, mnie nie słyszę. Zaraz będą ci pisać, że masz za tą kasę wyjść. To jest ta. Myśleczka głośniej mnie nie słyszę. A ty z Warszawy jesteś, tak? No. Proszę. Ale Łomianki to gdzie? A Łomianki to są 20 No minut. ale to samo co Warszawa. Nie no, to jest Łomianki to jest za Warszawą. No dobra, ale 5 minut jest do Warszawy, więc to przesady. No ja mieszkam obok. Więc... Obok Łomianek czy obok Warszawy? Łomianka. Między. Pomiędzy czym? Niczym. No pomiędzy, no tam jest... Wystarczy się przejść lasem i już jesteś. Ja byłem w Łomiankach raz u Fryderyka. Tak? Gdzie? Ostatnio. Kurde, nie pamiętam jaka to była ulica. No. Nie pamiętam jaki to był fryzjer. Ale byłem raz, bo nie byłem przy jakiej, ulicy, wiesz? Kurde, nie chce mi się szukać. Nie wiem. No czuć. Nie wiem co to była za ulica. Barber, nie? Nie, nie, zwykły fryzjer. No bo barbera właśnie nie było. Tutaj to musiałem jechać tam. Ale ja mam niedaleko, bo ja na Bemowie, a Bemowo jest niedaleko w sumie, nie? Łomiany. To i kiedy my się widzimy, Murzynka? Kiedy? No. Nie wiem, nie wiem. Bo koronawirusie. Bo masz koronawirus. Słucham? Bo masz wirusa, tak? Nie, jest kwarantanna teraz i nie można. Czyli ciebie w kwarantannie trzymałem, czy was wszystkich? Przy zalatce, same Łomianki. Ale w sumie ja, bo w Łomiankach ponoć największe statystyki największe, że tam zarażeni wszyscy są. No chyba tak. Nie? I wy wszystkie macie po 17? A czemu wy macie te same bluzy? Tak się złożyło. Ale co, wyprzedaż była, czy co? No Murzynka nie ma, bo Murzynka biedna. Jak widać nie było wyprzedaży, bo Murzynka by miała od razu. A czy Murzynka wzięła coś tańszego widać, no? Pan Ciuchlanka przydawali. Tak, Ciuchlancia. Przecież to widać, że to tańsze ta panterka jest niż te bluzy wasze. No. Ale co to jest za bluza w ogóle? Czemu takie bluzy? Bo to ma być oversize. Wypijecie alkohol? Nie, chyba. Ale myślałem, że alkohol pijecie, ale byście były okropne. Nie, nie, nie. Chociaż trzeba się odkaść. No mleka, bo koronawirus. No i w ogóle nie pij, weź i ci umyj tą puszkę, bo Murzynka ma koronawirusa i ona ci teraz dała. Nie mam! No, jak nie? Sama mówisz, że masz wirusa. Nie, chcesz, że się odkazi. Może ogólnie jest koronawirus. Mówisz, żebyśmy się nie widzieli, bo masz koronawirusa. Ona już dawno ma. A wy razem do klasy chodzicie? Nie, tylko my. A ciebie ten, no, wywalili? Ona się nie dostała. No, ale ja wymówię się. Ty nie zdałaś, tak? No. Ja, masakra. Nie mogę. Ale wszystkie macie po 16, tak? 17 mamy. Nie no, Murzynka ma 16. Murzynka 16 ma. A czemu ty ten się stylizujesz na 20-latkę? Ja? No.
Gdzie się stylizują 20-latka? No tak się stylizujesz na starszą. Nie, tak po prostu. Mówiłam, że wszyscy mówią, że 20 lat. No, stara dupa jesteś. A ten, co robiłyście na walentynki? Która ma chłopaka z was? Żadna. Wszyscy chłopacy was pozostawiali, tak? Nielki. My ich. A, jasne. Która miała najdłużej? Murzynka, ile ty miałeś chłopaka? Całe nie zero okrągłe. Ile? Całe okrągłe zero. Nie no, nie wiem ile. Chuj go miała. Wyjebane. No ile byłaś z chłopakiem? To nie był nawet związek. To było takie, że zawsze czegoś brakowało, co nie? Czyli tylko seks, tak? Zobowiązań. Ja. Nie, nie. Czyli go wykorzystałaś i go zostawiłaś, tak? Nie, wykorzystałam. On ciebie wykorzystał? Nie mogę. Ja to dobrze zrobił. O, okej. Okay. Też bym tak zrobił. No już nie wiem, tak zrobił. Tylko trzeba worek na łeb założyć. Murzynce, murzynce, nie? No. No tak. Ty ładne, ale twarz nie. Co masz ty ładne? Figurę ładną, ale twarz nie. A kto powiedział ci, że ty masz figurę ładną? A nie mam? No nie wiem, nie widzę. No piszą tam, widzowie. Piszą na Instagramie. Kto tak powiedział tam? A bo ja nie czytam. A to wy czytacie, a ja nawet nie czytam, ile ona ma. Dobra jesteś. No ja nie czytam tego przecież. Tu. Cześć, nie dziewczyny. No macie tu, weźcie i podajcie mu swoje Instagramy też. O, ten. Co? Napisz, twój i twój. A jak macie imiona, Murzynka, jak ty masz na imię? Masz na Instagramie. No, ale to ja już nie wchodzę na Instagrama, ten. No jak masz na imię? No, a jak mogłabym mieć? No, nie wiem. Sofi? Nie, Marlena. Marlena? Ja. No. A ty? Sofi. Ja? No. Adela. Adela? No. No jaki to jest skrót? Aśka. Aśka? No. Aćka. Nie, Aśka to Joanna przecież. Aćka. Aćka. Aćka? No, ja ci napiszę. A ty tam z tyłu? Wiktoria. Wiktoria. Wiczka. Wiczka i ty, Murzynka, jak? No Murzyn. Murzyn po prostu. Murzyn, chuj, tam lepiej będzie, nie? No, ale mnie wyzywało w gimnazjum, tak więc zostało. No, Murzynka jesteś. Czyli jeszcze raz, kogo ty masz tam z tych, z Afryki? Mamę czy tatę? Nikogo. No to czemu jesteś Murzyn? Nie wiem, ale mam włosy takie afro. Ale nie wiem skąd, po prostu. Może listonosz, kurde. Nie ma chyba czarnych listonoszy. Może listonosz. To która miała najdłużej chłopaka z was? Żadna. No ja wychodzi na to. Murzynka? Murzynka? No, na kogo miała? Na Murzynka. A no ty? A transfer to też się liczy. Jeszcze miałam okay. Ale no jak ile to? Ale to było w sumie, to było na odległość i to było tam, nie wiem ile miesięcy. Ty byłaś w związku na odległość? No, dlatego, że poznałam się z nim na kolonii, u mojej siostry ma kolonii, znaczy tak, prowadzi kolonię i ma syna 17-letniego i on był tam z przyjaciółmi, co nie, zabrał ich i oni są wszyscy z Poznania. No i później po kolonii jakoś się spotykaliśmy, ja wyjechałam z powrotem tutaj do Warszawy i później tam. No i mieliśmy kontakt. A ile on miał lat? Co? Ile? Miał 17 już wtedy, bo on z marca jest, a teraz ma 18. No i to kiedy wy seks uprawialiście jakby na odległość? Ja nic nie mówiłam o tym. Ja masakra. Tragedia, daj spokój. To dlatego go zostawiłaś, bo ci smutno było. Nie, po prostu z dnia na dzień straciliśmy kontakt. Jakby coraz mniej pisaliśmy i w ogóle gadaliśmy. A bo po co pisać? Ja bym w ogóle nie pisał. Słucham? W ogóle bym nie pisał. To jest tragedia pisać. Przez to się rozwalają wszystkie relacje. Pamiętajcie. Nigdy nie piszcie SMS-u. Tylko spotkanie na żywo. Najlepiej. 100 kilometrów, to spotkanie na żywo. Po 100 kilometrach? Słucham? To 100 kilometrów. No, między mną a nim było 300 kilometrów, bo on z Poznania, ja z Warszawy. No to mogłaś sobie kochanka tu znaleźć, mogłaś napisać wcześniej do mnie.
I wiecie, wiecie, jakbyście byli szczęśliwi, jakbyś miała mnie za kochanka? Ja, ja pierdzielę, ze mną byś, wiesz, tylko te emocje, które są fajne, a z nim kłótnie. No, a dziewczyno, i byś miała wszystko. Normalnie. Dobra. A i u kogo wy teraz siedzicie? U mnie. U Wiktorii? Aćki. U Atki, ta? Aćki. Aćka. A. Aćka, kurwa, nie ma takiego imienia. Weź co, wy mi wkręcacie. A to jest skrót. Aćka, tak? Tak, Aćka. Aćka, to jak kaczka to brzmi. Ej, zajebali mnie co nie takiego jedbera. Tak? Ja mam czerwony ten karton. Dobrze, to nic. To Robela. To twój? No. Zależy go. No Sasza go przyniósł. Ja mam czerwony. Ej, bo moja koleżanka była na filach, zostawiła go gdzieś. A on w Łomiankach ostatnio był i przyjechał z tym. Więc ale serio, moja koleżanka zgubiła mi takiego, więc... No to możliwe, że to ten, bo Sasza zawsze coś podpierdolił. Więc... Dobra, to ja od ciebie odbiorę, to daj, napisz tam do mnie na Instagramie adres i przyjadę zaraz. Ale ja dzisiaj? No dzisiaj. No to normalnie wpadaj. A ty jesteś w Warszawie, w ogóle gdzie ty jesteś? No ja na Obemowie. Aha, okej. Okay. Więc wiesz, bijaj normalnie i można ten... JBL-a posłuchać, nie? Można, można. A Aćka, jaki... I poczekajcie, teraz tak. Najwyższa z was jest Murzynka, nie? Nie. Nie. Czyli Wiktoria. Mhm. Później Murzynka, później Ada. No. Dobra, Wiktoria, ile to masz wzrostu? Nie wiem, 180... Ile? 174? Nie, 5, coś takiego. A Murzynka? Nie. 1,68 m. A ty, Aćka? Mi się nie przyznałaś. 1,60 m. No dobra, i teraz każda wagę mówi. Dobra, ja się nie wstydę, bo ważę 45. A Murzynka? 63 będzie. I 1,68 m? No. A ty, Wiktoria? Ważyłyśmy nie wiem. To było 1,60 m, 1,65 m. No dobrze, ale już przytułam. Ja... To nie wiem. Może być towarzysz? To idę raz. Nie, może być? Nie, nie. 65? No, albo 3... Tam te 65. Takiego. Czyli tylko Aćka nie ma nadwagi. Ja mam nadwagę, Wiśka też nie ma nadwagi z tym. Nie, no Wiktoria ma... Dobra, jak ma 1,75 m i 65, to nie ma nadwagi. Ale ty masz nadwagi 5 kg. Okej. Okay. No to musisz schudnąć. Musisz... Ile mam ważyć? 68 kilo? Znaczy 58 kilo? Najlepiej to 49, jakbyś ważyła, nie? Jak mamy się spotykać. A ja tak źle nie wyglądam. Nie wyglądam, jakbym tyle ważyła chyba. Jak waży, jakbyś ważyła 63? No. No to wstań, to ci powiem, czy wygląda. A czy tak jak mam się pokazać? No to może... A co? Nie. No ale weź się zaprezentuj. No ja mam się zaprezentować. Odwróć się. Zakręcić, zakręcę się. No, to ci powiem. Można przymknąć oko, nie? No tak. Nie, ale no piątkę to na pewno byś musiała schudnąć. A was chcę przydać jeszcze. Nie, co ty? Lubisz jeść? No jeszcze 4 kilo. Nie, no za dużo. Przecież jak masz 1,68 m, to musisz maksymalnie 58 kilo ważyć. Jak to tak powiedział? No... Tak mówią BMI, czy... Oceniajcie, która najlepsza, mordeczki, zaraz na czacie wam powiedzą. Dupsko fajne. No to płaska dupa i dupsko fajne, to ja nie mam. Takie mocne 3 na 10 ci tutaj. No, super. 9 na 10, o. Dobra, oceniamy... Pierwszą oceniamy Murzynkę. I teraz zobaczymy, jakie będą. Nie mogę. Ja mam podkoszulkę pod spodem, więc mogę w sumie... A nie, ona przy... Dwa tu ktoś dał. Turbo przygnup spiewaj częściej turbo. Nie, no nie chcę, żeby mnie bo to wkurwia moja mamę, a ja lubię ja wkurwiać pozdro 1 euro. Smutno mi. Turbo przygup mówi, że mamę lubi wkurwiać. Turbo przygup, 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 turbo przygup, 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 turbo. No tak, na razie to najwięcej tych dwójek na 10. No, 10. Tak, na pewno. No jak ty tam piszesz w komentarzach, to się nie. Nie no, średnio ile ci to wyjdzie, no?
Dawajcie ostatnie 30 sekund, to oceniamy, ja obliczam, bo ja jestem bardzo dobry z matematyki, ja wszystko zapamiętuję i zaraz ci powiem średnio. Ja to ja... Co wy tam sobie dajecie? Czemu wy się całujecie? Ej, no to wyszło, ile tu wyszło? A, 12, nie 10. 6,5 na 10 ci wyszło. Tym razu widzę, czy była jakaś żółka jest. No. Zawsze pewnie było. Dobra, teraz oceniamy Aćkę Kaczkę. Nie oceniamy. Czyli Aćka ma 1,59 m. Jakie 59 z kapeluszu? Ile masz? Co? Ile ty masz? No, ile masz wzrostu? No, na pewno nie 159. A ile? 162 powiedzmy. Mówi się metr. 162 i 45 kilowagi ma. To nie, ja wiesz, moje kocenianie. Bo same dychy dają. Nie bój się sama. Weź jaką masz tutaj. Tam o, to Wiktoria jak wstała, to weź niech się od razu zaprezentuje. Ona poszła. Ale bała się o ten. Bała się o ten. Bo Ola ma wyższe. Oli z Aćce same dychy daje. Wiktoria, weź się zaprezentuj, jak stoisz już. Nie, tak słów. To weź. No i oceniajcie. Oceniajcie. To jest twoja? Dobra, Aćka średnia 8 na 10 i teraz Wiktoria oceniamy. Nie wiem. On mówi. A weź kamerę na nich, bo co oni tam robią? No patrz, zaprezentujmy się ładnie. Weź kamerę na nas. Co? Weź Aćka. Nie, to jest nie. To nie jest. Weź na Wiktorię kamerę. Nie. Ale wy jesteście. Ja mam kamurze. Ja też raz idę. No co, czemu? O, dobry kamur. Nie bój się. Nie bój się. No. Nie musisz, miałam występować. I gruba jeszcze. No gruba, za gruba, o 13 kg. Mogę to przekręcić? No, musisz schudnąć 13 kg, Murzynka. Ja bym tak ustawię. O, i tak będzie nic. Więc wygrała Aćka. Tak? No. Wiktoria dostała 2 na 10 średnią. Murzynka 6,5 na 10 i Aćka 8 na 10. Okay. I teraz do Murzynki, nie? Ty z matmy dobra jesteś? Nie, sorry. O, to taki prosty przykład. Sądzi 69, że? Dawaj je na warsztat bez mieszczenia, zostaka jutro psychicznie nie 30 zł. Sądzi 69, już dawno cię nie było, pozdro byczku. I Sądzi na 30 okrążenie wleciał. Patryk Staśkowiak jest na 15. Puma oficjalna na 5 okrążeniu i Turbo Przygłup na 4. Turbo, Przygłup, Turbo. Ej, Murzynka, prosty przykład. Nie. O, 2 plus 2 razy 2, ile to jest? Dawaj, 6? 2 plus 2 w nawiasie razy 2 to jest 6, tak? W nawiasie. No najpierw mnożenie. Co, nie dobra? 2 razy 2, 4 plus 2, 6. 2 plus 2 w nawiasie razy 2 to jest 6, tak? A mówię nawiasie. Nie wiem. Ale Murzynka, no. Takie proste. Bitwa pod Grunwaldem kiedy? 996? 996, bitwa pod Grunwaldem, tak? Ale nie, no to ja nie wiem, jaką ja mam ci zagadkę, żebym ja cię polubił. Nie chcę żadnej zagadki. No dobra, to ile... Głupia, i tak już nie zostanie. Ile prostych ma kwadrat? Co? Ile prostych ma kwadrat? Trzeba kątów. No dawaj. 4? A kątów? 4? No możemy tak zaliczyć w miarę. Nie, ja się nie odzywam już. A tu ktoś też kurwa ma ładnie z Banią. Napisał 1405 bitwa pod Grunwaldem. No to ładnie przygłup. A jak może gazę zawsze spałem. A ciekawe, czy ktoś nie pamięta z live'u Ferrariego. Ty Ferrariego podrywałaś? Słucham? Ty Ferrariego podrywałaś? Nie podrywałam, rozmawiałam sobie z nim. Podrywała, nie Aćka? Nie. Ciebie nie było. Ale okropna.
Ale on, wiesz, że on ma dziecko? Wiem. Ty go podrywałaś? Ona leżała w szpitalu, a ty podrywałaś go? Nie. A ty jesteś okropna. Bardzo nieładnie. Okej. Okay. Jak ona się... I wiesz, że teraz... Wiesz, że teraz dziecko bez taty będzie się wychowywać? Słucham? Dziecko bez taty teraz będzie się wychowywać. Jak? To będzie mama nowa. Ale jak mama z mamą, jak dziewczyna Ferrariego zabierze dziecko? Nie wiem. Nikogo nie podrywałam, więc się uspokój. Może będzie walczył o prawa. No ale kurde, jak ona podrywała go, a ona leżała w szpitalu, no to teraz będzie rozłąka. Mhm. No. Murzynka porwie dziecko, jak radio mi z chałupy. Jak? Jeszcze raz. Murzynka porwie dziecko, jak mi radio z chałupy. Jak ona sama Bonkers jeszcze dziecko. Wszedłbym w nią jak kombajn w pole 5. Przecież ma 20 lat. Bonkers wszedłby w nią jakby kombajn w pole. Ale nie wiem, o kim on to napisał, chyba o Wiktorii. Bonkers chyba. Bonkers mówi Wiktorę, żeby wszedł w ciebie jak bunker w pole. Kombajn, nie? Kombajn. To nie leśne. Ale jak one czytają czat? A bo tu ktoś pisze, Kasio wkręca je, że ktoś się zna z czatu. Dobrze powiedziałam 996. Co? I tak was znają, złomianek tu. Kto? Ten. Marcin? Parek? Bo chcesz Parek. A, czyli twojej, ta? Nie mogę siebie, bo ty się pytałeś o biznes pod Grunwaldem, a mi się pojebało z chrztem Polski. Nie, to ładnie ci się jebie w tej bani. No, dobra, ja cię wkurwiam? Nie, ale mówię, że mam dość po prostu. No, ona się... wyglądu, powiedz, wyjawa. Nie słyszę jej. Murzynka, musisz powtórzyć. Czy to kupiłaś? O co ona się obraziła? O co ty się obraziłaś, Murzynka? Nie obraziłam się. Ale nie słyszałem, co ty mówiłaś. Obraziłaś się o coś. Co to jest za ocenianie kogoś z wyglądu? A kto cię ocenia z wyglądu? No tam mówiłeś, żeby oceniali, więc... Kto ci powiedział, że z wyglądu cię ocenia? No co? Nie wiem. Pierwszy zawsze wygląd oceniasz. Okej. Okay. Ty patrzysz od razu na charakter, tak, u mężczyzny? No nie, ale no po co się pytałeś ich, jak mnie oceniają? A tutaj na czacie ty się przejmujesz czatem. Daj spokój. Na czacie to wiadomo, że stulejarze tam gadają. No, niestety. Tylko mogę to zrobić. I Murzynka się zezłościła. Smutna. Chcę, żeby go pozdrowił, więc powiedzcie. Weź pozdrow Mateusza Dreja. Mateusz Dej, masz pozdro od Wiktorii. Wiktoria mówi, że po koronawirusie będziecie... Tak było, tak będzie. No, tak było i tak będzie. Także śpiesz się, tylko żebyś wirusa nie złapał. Dobra. No, odmarzę się z imprezy. Niech raczej nie wiem, na kogo ja bym mogła pozdrowić. No ja dam na my story, to wszyscy wiem. Nie, już mi dodają na Snapchata. Macie. Bo muszę usunąć moją nazwę tam z Instagrama, Snapchata, bo będą znowu do mnie pisać opłatki jakieś. To jest najgrubszy? Najgrubszy jest Murzynka, potem Wiktoria i... Najgrubszy. Dobrze. A to co cię denerwuje? Jak ja lubię denerwować ludzi, wiesz, Murzynka? Patrz, jak zastygła. Ale kumuluje emocje teraz i zaraz wam rozwali chatę, nie? Patrz tą złość na twarzy. Aj, patrz, wyszła zdenerwowana. Ale zdenerwowała się. Zobacz, nie strzelaj we mnie. Idź stąd, miał. Ciebie to okej. Okay. Ciebie możesz strzelać. O, trzy budwo wypadło. Ale ty masz z banią. Wejdę, Stana. Kiedy się klika? Nie wiem, tutaj się klika. Zaraz. Nie wystrzela. A gdzie wy do szkoły chodzicie?
Klej to. Ja na starych bielanach. Z Wiczką. Bielany, a to ja chyba na bielany jeżdżę na treningi, tak mi się wydaje. O, na Zługa. Czyli jak ta się szkoła nazywa? Lotnictwa Polskiego. Kurde, to nie wiem. O, ale i zostaliśmy sam na sam. No chyba tak. Popatrzmy sobie teraz w oczy. No. Co widzisz, powiedz? Boli cię? Seksiaka. Kogo? Seksiaka sam. Tutaj. O! Ten głuchy chyba jest. No nie usłyszałem, co ty mówisz. Że widzę seksiaka. Ja jestem seksiak? No. A to może tak być, no. Nie. Bajer, to ty masz dobry, ci. Ale nie na mnie, bo ja tutaj nie. Ja to jestem trudny. I co, kiedy ty będziesz miała chłopaka? Nigdy. A nigdy? Nie no, mówią, że ładna figura, ładna twarz. Lubią starsze, ale nic. Kto ci tak powiedział, że ładna figura? No. Nie zgadzasz się z tym, widzę. Nie, czemu tak widzisz? No ja pytam się, kto ci tak powiedział tylko. Kacper. Kto? Kacper. Kacper! Na spoko, ty się z Kacperami trzymasz? Słuchaj. Ci, co mnie kojarzą z tego streama u Ferrariego, to wiedzą o jakiego Sandy 69, ta murzynka to dobra nawet, ale młodziutka i zbędra 20 złotych. Sandy, dzięki byczku i dla Sandy'ego Sandy już na 50. okrążeniu. Oglądacie czasem MotoGP? Nie. No to czasem oglądajcie MotoGP. Sandy 69 na 50. No, okrążeniu jest. Patryk Staśkowiak dopiero na 15. okrążeniu. Bang, bang, bang. To i co wy dzisiaj macie w planach? Upić się? Upić się macie w planach dzisiaj? Nie. A ja, jaki twój jest typ mężczyzn, powiedz? Mój? No. Jezu, znowu kolejny ptaszek. Wysocy, brunetki. No. Włosy na Marka Mostowiaka albo i wszystko o mnie, no? Ale ja pierdolę. Wysoki, ciemne włosy, ciemne oczy. Włosy na Mostowiaka, ja pierdolę, wszystko się zgadza. Murzyn najlepiej. No, jak? Murzyn? Murzyn. I koszykarz, no. No to wszystko idealne, nie? Ja jestem biały murzyn. Dobra. Normalnie ty. I dobra, i która z was pierwsza za mąż wyjdzie? Chyba murzynka. Ty? No, w wieku 25 lat chcę. Ale masz z banią. Dzięki. A ty, a jak ty masz Adela, jo? Adela, ja ten czy ten, nie mogę z tego. Ja? No. Nie wiem, jak na razie to nie chcę. A ty miałaś chłopa kiedyś? Całe okrągłe zero. Nie no, jakieś tam przygody były. A przygody na imprezie, tak? A to ty ładnie jesteś, wariatka. No, dajmy sobie zdjęcie. Ale tak siak. No ty na jesteś... tapetę. Biorę na tapetę cię. Piszą tam seksiaki jakieś? Do mnie? No. Żeby jeszcze byli jacyś. Nie, piszą tylko zdjęcia. Ale no przecież ty masz zdjęcia na Instagramie normalnie. Ale wiesz jakie zdjęcia. A oni o takie piszą? Ale stulejarze, kurwa, daj spokój. Tak, do małolatek, ale wy jesteście jebnięci. Sami są małolatami, więc... Małolaci piszą? Ale to z boczuchy, co? Ja pierdzielę, tragedia. Wejdę sobie. I co wy dzisiaj pijecie, czy co wy robicie? Co? Nie, na trzeźwo dzisiaj. A do kiedy w ogóle wy macie szkołę, Luz? Do wakacji chyba. Nie no, do 14... Do świąt. Kwietnia. A święta kiedy są? 14 kwietnia jakoś. No to potem jeszcze święta, tak? Nie, wiem do kiedy. No i ty jaki miałaś średnią? Nie wiem nawet. No jaką? 3-0? Na pewno nie. 2,5? Nie wiem, nie pytaj mnie, bo ja nie mam serio. No miałem, no to... Do
do MOS-u, więc. Do czego idziesz? Do MOS-u, Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii. Czyli dla debili, tak? Nie dla debili, ale dla takich niegrzecznych. Bardzo. Ale to ty patola. To się uczą mi w ogóle. Czyli ty patola jesteś. Fazę Darek jest noc. Nie, nie patola, ale. Skupuje 5 zł. Info i dostaliśmy, że Darek jest na OLX, zaraz będziemy go szukać. Bo Darek, kurwa, wiecie co odjebał? No. Kojarzycie Darka? Jakiś skip bonuda. To nie znam, jakaś lambadziara. On, Darek ostatnio narty opierdalał ze siłą koła. Co? A nie, do szlaufy jebane. Dobry agent. Kto? Najlepiej wyzywać, jak się nie zna. Ty to patola. Ale to wy nie powinniście czytać, po co się przejmujecie? Nie, się nie przejmuję, tylko jestem po prostu ciekawa strasznie. Ale to wiadomo, że ludzie chcą was wkurzyć. To... Ja dlatego bym nigdy nie był w tym biznesie, jeżeli bym się przejmował opinią innych ludzi. Ale ja się nie przejmuję, tylko sobie czytam po prostu. Mam wąskie grono znajomych i tym się powinniście martwić, a nie ludźmi, których nie znacie i was oceniają. Tak, mi baby, please. Dobra, pewny swego daj numer, to zadzwonię do ciebie. Co? Pewny siebie. Nie, pewny swego, pewny swego. No, to daj numer jej, napisz na Instagramie i normalnie. Normalnie. Andrzej Duba Turbo przygód, pozdro 6 zł. Andrzej Duba, dzięki byczku i pozdrawiam. Turbo przygód. Tu macie socjale dziewczyn. Tutaj. Instagramy. Wrzucę wam na ten. Ciekawe, ma to się szerzy. Macie. Dobra, bo wy i tak czytacie te komentarze, to ja lecę. Trzymajcie się, piono. Hej.